Sztaj Boże, witajcie, mamy dzisiaj 3 marca, jest to trzecia niedziela Wielkiego Postu. Posłuchajcie fragmentu z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora pask żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas porządziwszy sobie bicz ze sznurków, powyrzucał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety, bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu ojca mego targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to, Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec Żydów, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat zbudowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc z stał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które rzekł Jezus. Kiedy Zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym. Wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo dobrze wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co się kryje w człowieku. Dla sprzedawców z dzisiejszej Ewangelii Bóg nie był ważny. Liczyła się tylko relacja handlowa. Coś muszę dać. Za dużo nie stracić, nie napracować się zbytnio, zyskując przy tym krocie. I taka postawa ludzi w Jezusie budzi ogromny gniew z jednego prostego powodu. On jest ze swoim Ojcem w relacji najdoskonalszej miłości i wie, że tylko taka więź z Nim ma jakikolwiek sens. Wszystkie inne, mniejsze, oparte na egoizmie są niedopuszczalne. I może warto dzisiaj zrobić sobie rachunek sumienia i zapytać się, czy przypadkiem tymi wielkopostnymi postanowieniami i tą pracą nad sobą nie próbujemy się jakoś przemknąć ku zbawieniu? Wcale nie szukając w tym wszystkim z Bogiem relacji przyjaźni i miłości. Czy w tych wszystkich Twoich wielkopostnych postanowieniach ważny jest Pan Bóg? Czy On jest najważniejszy? Niech was błogosławi Bóg wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Dobrego dnia, szczęść Boże.